Hej, witajcie na moim kanale, słuchajcie, moi oglądający. Dzisiaj taki temat chciałbym poruszyć. Słuchajcie, grzeje się wam płyn, robią się wam bąble podczas jazdy samochodu, unosi wam się dym spod chłodnicy, no przegrzał wam się silnik. No i co wtedy? No większość, słuchajcie, no od razu mechaników wam strzeli uszczelkę pod głowicą. No i powiem wam tak, że co wtedy robić? Jeżeli coś takiego macie, że wam tam ten dym walnie z chłodnicy albo spod korka, albo ciśnienie wam się zrobi zbyt wysokie, no i ten korek na zbiorniczku wyrównaczą, on ma taki zaworek, który powoduje, że przy większym ciśnieniu on po prostu sobie wyrzuca na zewnątrz, żeby nie doszło do jakichś tam uszkodzeń, rozerwania chłodnicy i tak dalej. No to już wam odpowiadam, bo mechanik wam powie, no uszczelka pod głowicą wam się gotuje i auto jest do remontu. No niekoniecznie. Kilka spraw, słuchajcie. No dobrze jest przede wszystkim najpierw sobie przepłukać układ. Przepłukać sobie układ jakimś takim środkiem odrdzewiającym, bo często gęsto jest tak, że jak przed wami jakiś idiot lał po prostu wodę, no to zamiast płynu chłodzącego, a tak często jest, że tam ludziska leją wodę i na tym kurczę jeżdżą, nie dbają o to i tyle. To się zdarza coraz rzadziej, ale zdarza się. No i potem przed sprzedażą wleje ten płyn, żeby, no żeby wyglądało, że ten płyn jest. No i wy takie auto kupujecie, no i potem kurczę pojedziecie gdzieś, no szczególnie to latem się dzieje, że powiem wam, że temperaturę na zewnątrz mamy 30, czyli to na silniku, no to tam aż bucha wszystko, no i wam po prostu się wszystko gotuje. Także w tym momencie to dobrze jest po prostu sobie wlać jakiś tam środek, który wam wypłucze to wszystko. Kilka razy, no, nawet z tą wodą, słuchajcie, sobie wlać ten to czyściwo, tą płukankę do tego waszego układu chłodniczego, no i sobie porządnie tam zostawić na pół godziny i płukasz, aż wam nie będzie wylewać się czysta woda z tego układu. Z tym, że powiem wam, że taki układ jak już jest tak zarżnięty, no to jest z reguły nieciekawe. To wtedy warto na przykład wymienić wszystkie węże, chłodnice, termostat i tak dalej, bo to jest zabite. No i taki układ, on będzie miał tendencję do przegrzewania się. Słuchajcie, BMW-ki w ogóle są bardzo wrażliwe na tego typu historię, bo tam jednak te kanaliki w tych silnikach, one są dosyć cienkie, muszę wam powiedzieć. To są precyzyjne silniki. Jeżeli tam jest coś lane, jakiś syfek, no to potem po latach to się tak robi, że dochodzi do przegrzania tego całego silnika. Jakie jeszcze symptomy, słuchajcie, mogą być, jak wam tak się dzieje, że ten silnik wam grzeje się? No to muszę wam powiedzieć, że na pewno termostat też trzeba ruszyć, bo ludzie o tym zapominają. Kuzynka kiedyś mi powiedziała coś takiego. Ja miałem taką starszą BMW-kę, trójkę, I taki tekst powiedziałem, no słuchaj, ja musiałam wymienić termostat. A ona odpowiedziała mi w ten sposób. No ja nigdy niczego nie wymieniałam w swoim samochodzie. No to fajnie, kurczę blade, to znaczy, że no zupełnie brak wiedzy o samochodzie, bo ja ten swój termostat wywaliłem, słuchajcie, po jak kupiłem tą Benię, to była Benia E36 z silnikiem 2,5 litrowym. Fajne autko. Powiem wam, że w ogóle żałuję, że je sprzedałem, bo dzisiaj już taką Benię to kurczę jest cudem kupić w ogóle i to zaczyna rosnąć w cenach. Z tym, że ja nie miałem za bardzo jej gdzie trzymać i musiałem się pozbyć, bo mi to zaczęli rozbijać na parkingu, to sterko, to tamto i trzeba było się tego pozbyć. Ale wracając do rzeczy. Pierwsza sprawa, tak jak mówię, jak wam się grzeje płyn,
bardzo mocno wypurczy cały układ dobrą jakąś tam płukanką do układów chłodniczych. Zobaczyć, czy Wam się poprawi. Na pewno się poprawi, bo to są sprawy zależne. Jeżeli macie ten kamień osadzony w środku na elementach chłodzenia, no to nie macie tego przepływu. To ta cała emisja tego ciepła nie jest oddawana. Także tak jak macie kaloryfer w domu, jak bardzo grubo go pomalujecie farbą albo założycie kocem, no to on będzie nieskuteczny. Tak samo jest tutaj. Jak macie założone swoją chłodniczkę, może trochę przedstawię, żeby się bliżej przesunąć. O. Jak macie swoją chłodniczkę założoną, no to albo ją wypłukać, albo jak macie po prostu na to kasę, no to ją wymienić na nową. Jest to, że najpierw wypłukać układ i dopiero potem wymienić. I tak samo z wężami, po takim delikwencie powymieniać to wszystko, to nie są wysokie koszta, a będziecie mieli spokój. Tak samo słuchajcie, jak Wam się zaczyna bulgotać i tam coś tam dziać, albo Wam się przegrzewa, albo na przykład silnik Wam się nie dogrzewa i często jest tak, że zimą podczas jazdy, jak jedziecie, to Wam wskazówka spada, a jak stoicie, to Wam rośnie do góry. To tak nie powinno być. Wskazówka temperatury silnika, jeżeli ją oczywiście macie, bo no w Astrze bidny cholera, jakiś dziwny samochód nie ma, bo Opel przerzedził na tym, to ta wskazówka, ona powinna być stać sobie ładnie, pięknie, prosto. No w Oplu możecie wejść to, wsuwacie w to ukryte menu i tam sobie bzdura, zamiast to mieć na desce, żeby kontrolować, no to jakieś tam ukryte menu, no to Opel. Zresztą moje plany są takie, że ja chyba zmienię furę, bo powiem Wam, że jestem załamany tym w ogóle czujnikiem wału korbowego za przekole pasowym, to jakaś kurczę w ogóle porażka jest, muszę Wam powiedzieć, to bzdura totalna. No tak poza tym to ok, ten Opel, no to takie przyrząd do jeżdżenia może być. Wracając do tego przegrzewającego się nam silnika, jak Wam zaczyna bulgotać i to wszystko się grzać, no to jak w czasie trasy Wam to się zdarzy, no to wiecie o tym. Ogrzewanie odkręcamy na full, nawiew, mimo że będziecie się gotować latem i to będzie taka sauna z tego waliła, ale to pomoże Wam troszeczkę ten płyn schłodzić. Także wyłączamy tam sobie nasz silnik, ogrzewanie i na full. I full nawiew robimy. I to Wam pomoże schłodzić. Także jak widzicie, że jak tam zaczyna Wam się coś dziać, albo zaczyna coś Wam bulgotać, to od razu taką historię sobie zapytać. Następna sprawa, słuchajcie, jeżeli co może być przyczyną? Pompa wody. Bo co ludzie robią? No, często, gęsto przy wymianie rozrządu, owszem, pasek wymienią, tak? No jakiś tam napinacz sobie wymienią, no, to robią tak ludzie, no też to się coraz rzadziej zdarza, no wiadomo kasa, bo cały zestaw rozrządu to zaczyna się od 200 mniej więcej w każdym aucie, chyba nie ma tańszych, do odcinku cienko to chyba tam taniej jest, ale też niewiele, bo w dobrej marki SKF na przykład to on tam może też ponad 200 pęknąć, takie kółko, łańcuszek, razem wszystko, ale co za mną, to prawie 200 może SKF-a kosztować. Na przykład do Cinquecento 900 muszę, przepraszam, Seicento 900. Cinquecento to już tam powoli nam się klasyk z tego robi. Także pompa wody, pamiętajcie o tym. To też jest często gęsto tak, że albo ona się przyciera i ona już czasami stoi nawet Wam, albo po prostu no, wyrobione są już łopatki, albo są założone łopatki i nie macie tego przepływu, także ten Wasz silnik się po prostu odpowiednio nie chłodzi, także
Na to też trzeba wziąć, na to sobie wziąć uczulenie, żeby no, tego pilnować. No i no, wiadomo, płyny chłodnicze, nie, słuchajcie, ja jakieś tam z marketu, bo to jest szut. Dobre płyny z hurtowni motoryzacyjnych, czy tam, słuchajcie, no. Poza tym dedykowane płyny do takiego auta, jak wam producent tam zaleca. Volkswagen ma swoje, Audi ma swoje, Opel ma swoje. Oczywiście te uniwersalne, one też są ok. Tylko, żeby to była dobra marka, nie tam jakiś. Ja kiedyś kupiłem z marketu, nie pamiętam, Noxol czy coś takiego tam. Kurczę blady, jakie dziadostwo, powiem wam, że mało, że to takie słabo trzymało temperaturę w zimę. No to jeszcze się tam coś tam z tego wydzielało, kurczę. No i to tanie to było, bo ja zapłaciłem też tak trochę kiedyś rzedziłem, bo to wiadomo, zawsze ta robota była. Jak kiedyś różne to się w życiu tam działo. No i to po zastosowaniu czegoś takiego, no to te auta nie chodziły tak jak powinno. To jest bardzo istotne. Słuchajcie, płyny muszą być dobre, bo jeżeli będziecie żydzić na tym, to wasze auto będzie no czkawką to się odbije na pewno na was. Także mam nadzieję, że dobrze mnie słychać, bo często jak coś tam mówię, to ja widzę, że potem jak to odtwarzam, ja to troszkę tak babulę. Jeszcze jedna sprawa. Biały dym, jak macie na przykład przy dodaniu gazu. No nie zawsze to jest też uszczelka pod głowicą, muszę wam powiedzieć. Bo często jest tak, że jak gdzieś tam jest skrzyżowanie na przykład chłodnicy oleju z obiegiem płynu chłodzącego, często się zdarza, że te arterie są blisko siebie. I jak jest chłodnica oleju i ona jest nieszczelna, to może wam się zdarzyć, że tam troszeczkę wam się dostanie do obiegu płynu tego chłodzącego, troszeczkę jakieś tam opary olejowe. No i powiedzieć do mechanika, paluch do tego, oj, panie kochane, czy tam pani kochana, uszczelka pod głowicą wymianę. Niekoniecznie, nie zawsze tak jest. W tym momencie, słuchajcie, warto sobie kupić ten czujnik taki za 20-30 zł do mierzenia dwutlenku węgla w waszym płynie chłodniczym. Sprawdzić sobie, jaka to jest zawartość. Najlepsza, najprostsza metoda. Nikt was tu nie zrobi, że tak powiem, w trąbkę, że macie uszczelkę głowicy do wymiany. Także to są moje takie sugestie, bo tam znajomy też pojechał do mechanika, tak no, nie bardzo chciał mnie słuchać, bo mówił, a ty nie jesteś mechanikiem zawodowym, to tam się nie znasz. No, ludzie tak czasami postrzegają człowieka. No i mechanik mu oczywiście powiedział, że to jest uszczelka pod głowicą. No i nie wiem, jak to się potoczyło, bo się tam nie interesowałem, ale ja uważam, że tam jakaś tam inna przyczyna była, bo może być, mówili, termostat i mogą być, w BM-ach jeszcze było takie sprzęgło wiskotyczne, które tam też się na wentylatorze potrafiło popsuć. To też był częsty powód tego, że na przykład na postoju zaczynał się gotować, powiem wam, płyn chłodniczy. Tak? Sprzęgło na przykład poszło i co ludzie robili? Po prostu blokowali je, żeby ten śmigło, ono tam się obracało zrówno z na przykład z obrotami silnika. I to był błąd, bo to sprzęgło wiskotyczne działało na takiej zasadzie, że w momencie jak silnik pracował na wolnych obrotach, to ono obracało się szybciej, a jak silnik pracował na większych obrotach, ono obracało się wolniej. O, w ten sposób. Także niewiele ludzi o tym wie, a tak to właśnie działa. Także jeszcze jedna sprawa, słuchajcie, jeżeli macie tam te smarki pod korkiem, na przykład
pod korkiem oleju. Nie zawsze to też jest przyczyna uszkodzenia uszczelki pod głowicą. To często jest po prostu przyczyna bardzo krótkich odcinków jazdy. Bo tam się po prostu wam wykrapla woda i tak dalej i robi się taki tam glut. Także nie jest to uszczelka pod głowicą. Także ja myślę, że tutaj pomogłem tym swoim gadaniem mniej więcej, jak zdiagnozować taki problem. Nie dawajcie się od razu mechanikom robić bambuko w temacie, że uszczelka pod głowicą wam strzeliła od razu. No to nie jest tak prosto, bo to są naprawdę elementy, które są zaprojektowane na wysokie ciśnienia, tam bodajże do 2000 atmosfer nawet. Muszę wam powiedzieć, to jest przewidziane, więc to nie jest tak łatwo zniszczyć ten element. Także ja chyba to tyle, co chciałem powiedzieć w temacie. Pewnie jeszcze coś tam zapytacie i powiecie w temacie, albo mi napiszecie w komentarzach. Także słuchajcie, nie biegnijcie od razu do mechanika, na spokojnie sobie zobaczy, kupcie sobie ten czujnik spalin, który tam sobie próbkujecie do tego zbiorniczka wyrównawczego. I dopiero jak po kilku tam tych symptomach rzeczywiście pokaże się, że macie problem z uszczelką pod głowicą, to dopiero wtedy tam szukajcie jakiegoś mechanika, ale też solidnego, a nie tam Franka, który wam zrobi manianę. Także słuchajcie, jak wam się podobało, to dajcie łapkę do góry, zróbcie suba mojego kanału, polecajcie te moje filmiki, niech to się niesie tam po sieci. Mimo że tam są inni, którzy też o tym mówią. Nie wiem co jeszcze to ja tam, jakie plany na zimę są, jeszcze tam troszeczkę do tego okresu potrwa. No zobaczymy, może coś takiego tam wymyślę, że na zimę będę mógł jakieś fajne historie też wam tam pokazać w samochodach. Także trzymajcie się. Przyjemnego wieczorka, przyjemnej telewizji, jak tam oglądacie. Ja lubię sobie wieczorem tam coś sobie pyknąć i pogapić się, także do następnego zobaczenia, hej!